Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową dosyć prostego radia, które pozwoli Wam na odbiór tych mocniejszych stacji radiowych. Radyjko wygląda tak. Mamy tutaj część samego odbiornika z tranzystorem wysokiej częstotliwości, a tutaj jest wzmacniacz do głośniczka. W odbiorniku pracuje tylko jeden tranzystor BF199. Mamy tutaj także dwie cewki. Jedna to jest cewka strojeniowa, później Wam pokażę, jak ją wykonać. Jest tutaj także taki dławik. Oprócz tego na płytce są jeszcze różne elektrolity, rezystory, dwie podkówki, takie kondensatory foliowe, ceramiczne. A od tej strony płytka wygląda tak. Jako wzmacniacz do głośniczka użyłem scalaka LM386, a sam głośniczek to taki nieduży 4-ohmowy. Jako anteny użyłem 50-centymetrowego kawałka przewodu. Tak jak już mówiłem, nasze radyjko odbiera tylko te mocniejsze stacje, no jakość dźwięku też pozostawia wiele do życzenia, ale myślę, że początkującemu radioamatorowi zbudowanie takiego czegoś da dużą satysfakcję. Ten odbiornik to nie jest moja konstrukcja. W czasie jego budowy korzystałem z takiej książki o prostych radioodbiornikach. Macie linka w opisie, na dysk Google wrzuciłem. Możecie sobie tę książkę pobrać, tam jest schemat tego odbiornika i jeszcze takiego innego, bardziej skomplikowanego. Schemat oczywiście przerysowałem stamtąd, zaraz Wam go opiszę. Po zbudowaniu radyjka według książki musiałem dodać do niego kilka modyfikacji, więc ten mój schemat to nie jest to samo co schemat z tamtej książki. Tutaj podłączamy zasilanie. Ja swoje radyjko zasilam z takiego akumulatora 6-woltowego. Myślę, że z baterii 9-woltowej lub akumulatorka 3,7V też by dało radę. Jest tutaj elektrolit wygładzający. Tu jest część wzmacniacza. A po tej stronie mamy układ odbiornika. Jest tutaj antena, kondensatory. Dałem 3 kondensatory po 4 pico szeregowo. W książce było napisane, że to powinno być od pół do 1 pico pojemność tego kondensatora. No ja u siebie takiego kondensatora nie znalazłem, więc dałem takie 3. To będzie dawało 1,33 pico. Tu jest tranzystor BF199. Pierwsza cewka. Tu macie opis, jak powinna ona wyglądać. Zresztą później Wam z bliska pokażę te cewki. Tu jest układ rezonansowy, którym stroimy nasz odbiornik. Wybieramy, którą stację chcemy odbierać. Tu jeszcze mamy taki kondensator podtrzymujący oscylację, bo to jest taki oscylator. Generalnie to jest odbiornik super rekreacyjny. Tutaj na emiterze tranzystora mamy taką drugą cewkę, która ma więcej zwojów. I tutaj są takie filtry i później idzie to do wzmacniacza. W tym miejscu jest taki dzielnik napięcia, żeby ustalić punkt pracy tranzystora. Robimy to tą podkówką. Tu jeszcze jest elektrolit, żeby nie było tu żadnych tętnień. Tutaj jest taki główny filtr. To jest nie tylko filtr. Ten układ ustala także częstotliwość oscylacji. Więcej o zasadzie działania tego odbiornika możecie poczytać w niedawno wspomnianej książce. Tutaj mamy już sygnał audio. No i jest on wzmacniany przez LM386. A tutaj mamy głośniczek. Taki układ obciążający wzmacniacz w razie dużej częstotliwości, gdyby głośniczek pobierał mały prąd. Tu jest jeszcze kondensator separujący. Jeśli chodzi o sam głośniczek, no to może on mieć impedancję od 4 do 16 ohmów. To tyle, jeśli chodzi o opis schematu. No nie ma tutaj za bardzo nad czym się rozgadywać. Teraz przejdziemy do wykonania cewki oraz dławika. Cewka, tak jak tutaj macie napisane na kartce, ma 6 zwojów na wiertle 6 mm, czyli wewnętrzna średnica powinna być 6 mm tej cewki. Drut o średnicy 0,8 mm, a długość cewki to 14 mm. O co chodzi z tą długością? No, długość to jest odległość pomiędzy tutaj początkiem a końcem cewki. Tu powinno być 14 mm.
Do cewki dodałem jeszcze taki pręt ferytowy, żeby można było to stroić. Taki pręt możecie znaleźć na płytkach z telewizorów. Tutaj zobaczcie, mamy taką cewkę strojeniową. Trzeba to wylutować, zdjąć z tego tą metalową obudowę. Tam w środku będą druciki, trzeba te druciki usunąć. Zostanie wam wtedy taki karkas i w środku będzie ten rdzeń, który można wkręcać lub wykręcać. No i później po prostu wkładacie ten karkas w cewkę i zalewacie go na przykład gorącym klejem. I teraz możemy sobie tutaj śrubokręcikiem stroić nasz odbiornik. Jest to dużo wygodniejsze niż strojenie trymerem, no bo wystarczy pół obrotu i trymer już zmienia swoją pojemność na pełnym zakresie. Na przykład od 2 do 10 pikofaradów. Wystarczy pół obrotu, a tutaj trzeba wykonać wiele obrotów, dzięki czemu łatwiej się to będzie stroić. Tak wykonujemy tą cewkę. Jeśli chodzi o ten dławik, no to instrukcje wykonania tutaj macie na kartce. To jest 30 zwojów drutem o średnicy od 1,1 do 0,2 mm na pręcie ferytowym długości 15 mm o średnicy 3 mm lub podobnym. Takie pręty można znaleźć w różnych zasilaczach. Na wyjściu w zasilaczu bardzo często jest właśnie taka cewka nawinięta na pręcie. Oczywiście grubszym drutem, wtedy musicie ten drut odwinąć, no i nawinąć cieńszym drutem. To nie musi być konkretny taki rdzeń, może być o podobnych wymiarach. No dobra, załóżmy, że wykonaliście to radyjko i jak je teraz uruchomić? Bierzecie jakieś źródło zasilania. Ja używam, tak jak już mówiłem, akumulatora 6-woltowego. Podłączacie minusa albo plusa bezpośrednio. No a ten drugi przewód łączycie przez rezystor 100-ohmowy. Jak widzicie, odbiornik działa. Jeżeli zadziała, możecie podłączyć bez rezystora. W prawidłowo działającym odbiorniku powinien się tutaj pojawić szum. U mnie już leci jakaś muzyczka, no bo wcześniej już dosyć długo siedziałem nad strojeniem tego odbiornika i udało mi się złapać całkiem sporo stacji. A co zrobić w razie, jak po uruchomieniu odbiornika w głośniczku nie pojawia się szum? Wtedy trzeba kombinować z tą podkówką, bo nią ustalamy punkt pracy tranzystora. Zobaczcie, jak ją trochę przekręcę, to nagle pojawia się szum i jakaś muzyczka. Widzicie, teraz nie szumi. Teraz taki dziwny pisk się pojawia. Teraz jak ustaje pisk, to odbiornik ma największą czułość. Muzyczkę słychać najgłośniej. No a jak jeszcze to skręcimy, to już prawie nic nie słychać. Trzeba to ustawić tak. Zobaczcie, macie pisk. Kręcicie dotąd, aż ten pisk ustanie. I już. Dalej nie kręcicie, bo wtedy spada czułość. Mamy tu jeszcze drugą podkówkę. Służy ona do regulacji głośności. Teraz celowo odstroiłem swój odbiornik, żeby wam pokazać, jak się go stroi. Po włączeniu, tak jak już mówiłem, w głośniczku będzie szum. Jak macie szczęście, to od razu złapiecie jakąś stację. Ale najczęściej będzie tak, że będzie po prostu szum. Teraz kręcicie tutaj tym rdzeniem i patrzycie, czy coś złapiecie. U mnie tu jest jakaś stacja. Tutaj kolejna. Jak widzicie, z takimi elementami jak tutaj na schemacie, czyli z tym trymerem 5-15 pico, kondensatorem 4 pico oraz cewką, taką jak w instrukcji, praktycznie niezależnie od ustawienia trymera zawsze jakąś stację złapiecie. Jeżeli mimo użycia takich elementów jak na schemacie w głośniczku słychać szum, ale nie możecie złapać jakiejś stacji, to bardzo prawdopodobne jest to, że coś u was w domu generuje zakłócenia. Ja na przykład musiałem wyłączyć komputer przed nagrywaniem, bo jak go włączam, to po prostu radio nie chce odbierać, ponieważ generuje on zakłócenia na częstotliwościach radiowych, no i jeszcze wyższych częstotliwościach niż częstotliwości radiowe.
Po zbudowaniu radyjka najlepiej jest je zaekranować, ponieważ zobaczcie, wystarczy, że zbliżam rękę i już słychać, zmienia się ton tego pisku w głośniczku i nam się nadajnik odstraja. Teraz dotykam anteny. No i już widzicie, przestaje łapać tą stację, którą łapię, gdy anteny nie dotykam. Gdy je zaekranujecie, będzie ono dużo stabilniejsze i myślę, że nawet zakłócenia z komputera nie będą powodowały tego, że nie będziecie mogli odebrać tutaj jakiejś stacji. Jeśli chodzi o strojenie radyjka, no to jeżeli robicie to czymś metalowym, na przykład śrubokrętem, to pamiętajcie, że odbierana częstotliwość będzie się lekko zmieniać, jak będziecie tutaj wkładać śrubokręt do trymera lub tutaj do tego rdzenia. To nawet bardzo wyraźnie słychać. Jak widzicie, nasze radyjko, jak na taką prostą konstrukcję, łapie całkiem sporo stacji. I to i tak nie wszystkie, które ono może złapać, ponieważ samą tutaj cewką nie przestroję radyjka, nie przejadę radyjkiem, że tak powiem, po całym paśmie. Muszę jeszcze zmienić trochę trymerem częstotliwość odbieraną i wtedy będę mógł zjechać jeszcze niżej z tą częstotliwością, żeby odebrać stację te nawet do 88 MHz. Teraz odbieram chyba lekko poniżej 100 MHz. Myślę, że naprawdę warto sobie takie radyjko zbudować. Bo przy dobrym wykonaniu może ono całkiem nieźle odbierać niektóre stacje. Jak widzicie teraz, dźwięk jest całkiem czysty. Nie ma żadnych szumów, no prawie nie ma. Słychać głównie muzyczkę. Jak odpowiednio zbliżę ręce do odbiornika, to widzicie, muzyczka robi się głośniejsza. Może teraz pokażę wam, jak komputer potrafi wpłynąć na odbiór naszego radyjka. Widzicie? Od razu zwiększył się poziom szumu. Odbiór był czysty, a teraz pojawiają się jakieś szumy i zakłócenia. To tyle, jeśli chodzi o to radyjko. Jest ono stosunkowo proste, więc myślę, że nawet ci z was, którzy są początkujący, będą w stanie je zbudować. Jakbyście mieli z nim jakieś problemy, typu brak szumu, albo że nie możecie odebrać żadnej stacji, mimo że robiliście wszystko tak, jak wam pokazywałem na filmie i próbowaliście właśnie w ten sposób rozwiązywać te problemy, to piszcie w komentarzach, postaram się wam pomóc. Ja też miałem sporo problemów z tym układem, no nie o wszystkich na filmie powiedziałem. Na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać drugie radio, nad którym pracuję. Zbudowałem to radio według opisu pana Lechosławianina. Co prawda działa ono, bo zobaczcie, jak podłączę tutaj zasilanie, no to w głośniczku pojawia się szum. Szum się pojawia, ale nic poza tym się tutaj nie dzieje. Mogę dowoli kręcić tym trymerem, ale żadnej stacji nie złapię. Dodatkowo generuje to różne nieprzyjemne dźwięki, ale to z powodu tego, że wzmacniacz mam na płytce stykowej. Jakby ktoś z was próbował już zbudować taki nadajnik, miał z nim podobne problemy,
No to będę wdzięczny, jeśli powie mi, w jaki sposób te problemy rozwiązać. Tak jak już mówiłem, chodzi o to, że nie mogę tutaj odebrać absolutnie żadnej stacji. Jedyny sygnał, jaki udało mi się odebrać, to sygnał z takiego miniaturowego nadajnika, pluskwy. Cewka, jakiej tutaj użyłem, to 6 zwojów drutem 1 mm na wiertle 8 mm. Trymer mam od 2 do 10 pico. Tu jeszcze mam kondensator 4 pico równolegle do trymera. Dławik 47 mikrohenrów. No tutaj te kondensatory mają trochę inną wartość niż na schemacie Lechosławianina. Jeśli chodzi o tranzystory, no to użyłem 2N3904. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.